Siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku FC24. Tym razem zagramy sobie meczyk Polska versus Holandia, oczywiście na klasie światowej. Zmian już dokonałem, więc nie będziemy musieli po raz kolejny przez to przechodzić. No, szkoda, że nie da się na stałe tego zrobić, że taki skład już chciałbym Polski mieć. Chyba, że wiecie, jak to zrobić na szybkim meczu, to prosiłbym o info w komentarzach. No i co, możecie też typować, jaki wynik tego meczu będzie, jak już jesteśmy na tym etapie. A tymczasem zaczynamy. Zaczynamy. No z Holandią raczej nie powinien być prosty mecz. Widzę, że jest delikatnie za mgłą. Ale zobaczymy, zobaczymy. No z Włochami było ciężko, ale się udało. Co prawda dwoma karnymi, ale nadal. Dobrze, do boku, do Kamińskiego. Kamiński już będzie wchodził w pole karne, ale... No kur... Co ty robisz, chamie pierdolony z Wałcza? Zablokował mnie, żebym nie mógł tego przejąć. Niemiło z ich strony, muszę przyznać. Oj, wybijają, wybijają. Na spokojnie, teraz w obronie. Tak jest, Krychowiak. I co było? No nie, on na rękę to przyjął? Bez żartów. Kurna. No, rozgrywajmy to. Oj, 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 oj. Tak nie możemy zagrywać, panowie, co jest? Kurwa. Dobrze, Kiwior. Ale coś tu chyba nie za dobrze poszło tym Kiwiorem. Uuu. Nie! No i chuj, to się zaczęło. No nie będzie prosto, nie będzie prosto z Holandią i tego jestem pewien. Myślę, że Włochy pod tym względem dużo prostsze, no bo jednak bardziej defensywnie grają. Przynajmniej takie ja mam odczucie, że oni dużo bardziej defensywnie grają. No jednak... Oj, 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 bez sensu. Holandia wydaje mi się bardziej ofensywną grę... Ofensywną grę stosuje. Jezus, nie mogę się wysłowić dzisiaj, ja nie wiem. Spałem, słuchajcie, finalnie jakieś 4 godziny. Bo koty zaczęły sobie robić jajca dosłownie ze mnie. Więc jak położyłem się po streamie, bo to jest niedziela, wiecie, to ja nagrywam jednego dnia kilka odcinków najczęściej, bo nie mam w tygodniu na to czasu. Więc jak położyłem się po trzeciej do łóżka, tak o siódmej była pobudka, witam serdecznie, prawda? No jest jak jest. No nic nie zrobimy z tym. Dobra, Skóraś do boku. Skóraś, wrzuca! No ale tam nie ma kto zamykać! Oj, Lewandowski próbował tutaj nożycami, ale... No właśnie. Pytanie, czy w ogóle taki strzał miał jakikolwiek sens? Na spokojnie, będą musieli do kogoś odgrywać, ale tutaj by się przydał pressing już. Tutaj by się przydał mocniejszy pressing, dobrze! Prawidłowe przejęcie, dobrze, 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 odegranie. Tak jest, kurwa, no... Plan był dobry, wykonanie jak zwykle. To jest właśnie ten minus grania Polską. No, drużyna ogólnie nie jest słaba, to żebyście mieli jasność. Jakby nie mamy słabej drużyny. Natomiast, no, tu Holandia dużo lepsza jest pod tym względem. Oj, dobrze, ale no nie tak, no nie tak. No nie wiem, wake up, kurwa! Dobra, Zielińskim sobie odbiegniemy. Krychowiak. No tu przydałby się jakiś... Nie wiem, przydałoby się to odebrać. O, albo właśnie, albo wybić. No tutaj mam wrażenie, że ta klasa światowa gra troszeczkę lepiej niż ta wcześniejsza klasa światowa. Nie wiem, czy to jest kwestia zgrania zespołu, czy jak to wygląda. Wow! Kurwa, jeszcze między nogami mu strzelił. Nie, no to nie może tak być, słuchajcie. Ja rozumiem, że ta gra powinna być jak najbardziej oddawać to, jak Polska by wyglądała w tym meczu, ale może jednak dobrze by było, jakbyśmy chociaż cokolwiek zrobili. Dobrze, no wybij to, kurwa, wybij to! To już trzeba grać twardo. Aha, no tak. Nie zdążyłem kliknąć, szczerze mówiąc. No ale, no coś tego, kurwa, dzień dobry. Bereszyński, dobrze, do Milika, Milik. Musi mieć z kim zagrać, no bo inaczej, no właśnie, chuj do dupy będzie z tej akcji. No Holandia nas tu ewidentnie dominuje w tym meczu.
Dobrze. Do lewego. Lewy do boku. Lewy zagrywa do Kmilika, ale nie bez sensu. Bez sensu takie zagranie. No, ciężko wygląda ta pierwsza połowa. Bardzo ciężko nawet bym powiedział, że wygląda. Oj, 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 niedobrze, niedobrze. Oni znowu zaczynają. A jakiś spalony, coś tego? Kurwa mać. Milik, ale rusz tam dziurwę do przodu, rusz tam, rusz tam. Dobrze, do lewego, lewy, do Milika. Milik, strzał, strzał. No strzał, kurwa, jak do bramki. O cie chuju złoty. O Jesus. Nie wiem, co tu się wydarzyło, szczerze. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale więcej szczęścia niż rozumu w tej sytuacji. No, Holandia teraz będzie delikatnie, wydaje mi się, że mocniej puszowała na naszą bramkę. Więc trzeba by było się, no, obudzić. Nazywajmy to wprost, obudzić. Dobrze, brawo, skóraś. Zajebisty odbiór, oby częściej. Oj, niedobrze. Nie możemy im dać tak swobodnie rozgrywać tych boków. Aj. Bo te boki... Ja nie wiem. Ja nie wiem. Halo, Krychowiak, halo. Chuj tam, nie będę pomagał koledze, przejdę sobie obok, nie? Odgrywanie, dobrze. Na spokojnie, prawidłowo. No ale rozpędźcie się już, coś tutaj trzeba by było zagrać, no. Dobrze, Kamiński, ale... Aj, no dobra, niedobrze. Byłoby dobrze, ale strata. Na spokojnie, Kamiński. Jeszcze odegranie, Zieliński. Skóraś do boku, Skóraś wrzuca. Ale nie ma do kogo. Nie ma do kogo. Szkoda, że ten... Ci moi obrońcy, oni tak, kurde, zaspani troszeczkę w tej obronie, nie? W sensie takim, że... Ja nie wiem. Oni nie dobiegają do tych sytuacji, albo mijają tą piłkę. I nie wiem, czy to jest jakiś błąd tego AI gównianego, czy moje AI jest po prostu takim AI nie klasą światową, jak gram klasą światową. Nie wiem, od czego to zależy, szczerze mówiąc. Dobrze, na spokojnie. Odegraj. Może troszeczkę za mocno, trzeba było bardziej środkiem grać. Dobrze, Zieliński. Do Lewandowskiego, Lewandowski, kiwa. Próbuje, do Milika. Nic z tego. Przejęli obrońcy. Dobrze, na spokojnie Kędziora. Na drewno przyjął. Dobrze, dobrze. Krychowiak, dobrze, jeszcze do lewego, lewy. O Jezu. Kurna, no plan był dobry. Rozegranie było dobre. Tylko brakło tego strzału. Nie wiem, może kiwki na sam koniec. Czegoś tam ewidentnie zabrakło, nie? Na spokojnie, na spokojnie. Bo trzeba tutaj wywierać presję, wywierać presję. Ale jeszcze trafić, jak będzie trzeba. Oj, wrzuta. Brawo. Prawidło. No i dupa. No, 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 wybij, wybij, wybij. O Jezus, Wojtek. Dobrze, na klatę to przyjąłeś, trudno. Na spokojnie, do Lewandowskiego, Lewandowski. Zagranie do Skórasia, Skóraś. Będzie to przeciągał, dobrze, brawo, brawo, prawidłowo, wrzuca. Ale kurna, nie do obrońców. Wow, czegoś mi tu zabrakło. Jakiegoś wślizgu, nie wiem, coś tego. No. Kurna, niedobrze, niedobrze. Prawidłowo, Bednarek, prawidłowo. Musi mieć do kogo rozegrać. Do Skórasia, ale Skóraś się pogubił. Dobrze, na spokojnie, na spokojnie. Skóraś z Bereszyńskim. Bereszyński do Skórasia, ale coś tu nie doszło do... No nie poszło to tak, jak miało pójść. No tak powiem, no nie poszło to. Czegoś mi tu brakuje. Ewidentnie, dobrze. No może troszeczkę za ostro, ale dobrze, ogólnie dobrze. No ale... Dobrze, 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 Zielu. Zielu, 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 ciśnij to, dobrze, do Kamińskiego, Kamiński.
Rozbiegaj to do lewego! Milik! Lewy! Kurwa! Ale, kurde, no kombinuję, no próbuję coś, słuchajcie, próbuję coś, żeby ta gra nie była taka zero-jedynkowa. Ale to moi też muszą się tu ruszyć, kurwa, do tej piłki, no coś tego. Halo, ało, ało. Nie mam z kim zagrać i to jest problem. Lewy na spokojnie, do Bereszyńskiego, Bereszyński. Odegranie, ale no nic z tego. Plan był dobry, wykonanie było słabe. Brawo, Bereszyński. Jeszcze Skóraś. Skóraś, do Lewandowskiego, Lewandowski. Dobrze, dobrze, strzał. Kurwa, dobrze. No to ja rozumiem. W końcu mecz wygrany nie karnymi jak przed chwilą, no. W końcu. Dobrze, brawo Kamiński. Ale się pogubili w tej obronie. Do Lewandowskiego, Lewandowski, strzał. Oj, nic z tego nie będzie. Na spokojnie, Milik. Do Skurasia, Skuraś, nie ma z kim zagrać. Do Milika, Milik, Krychowiak. No i chuj do dupy, było dobrze, wyszło jak zwykle. Na spokojnie, no przyciśnijcie go, oni się często mylą. Tylko trzeba ich przycisnąć. Widzę, że grają tu na czas panowie z Holandii. Będą próbowali. Oj, oj, odegranie im dobrze wyszło niestety. Czy ja mógłbym kurwa, nie wiem. Mam te ustawienia pozmieniane specjalnie tak, żeby łatwiej było zmieniać zawodników między sobą. Ale kurna, czasami ta gra się zachowuje jak totalne drewno, nie? I nie wiem, od czego to zależy. Dobra, Grosika zamiast Skurasia na bok. Kiwior. Tajkesza i Szymański. Szymański tu i Dawidowicza byśmy za Kędziorę wrzucili. Dobra, zróbmy takie zmiany. Zobaczymy, co to da. I czy to cokolwiek da. Dobrze. No i brawo, brawo, dobrze, dobrze, brawo. O, jeszcze co? Ja byłem przygotowany na rzut rożny. Jeszcze jeden. Chciałbym mieć z kim zagrać, ale nie za bardzo jest z kim. Prawidłowo, dobrze. Na spokojnie odegranie. No i tutaj brakło kogoś, kto by, no, może zamykał tą akcję. No nie wiem w sumie. O, i będzie kontra. Dobrze, odebrany, zajebiście. Dobrze, Kamiński. Nie ma z kim zagrać. Do Milika. Milik. Milik, odegranie do Szymańskiego. Szymański do Szymańskiego. Incepcja Szymańskich. Strzał, ale nic z tego. Szymański będzie strzelał, strzał. Ajajaj, a tak ładnie w okno leciało. Na spokojnie, prawidłowo, dobrze. Na spokojnie, lewy. Oj, oj, oj. Dobrze, 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 dobrze. No i na... no, okej. Zajebiście. Rozegranie, Szymański. Nie ma z kim zagrać. Oj, nie, 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 to jest zła strata. To jest bardzo zła strata. Tu trzeba już gonić, tu trzeba już gonić. Prawidłowo, Dawidowicz. Ja pierdolę, żeś to uratował. Wybij to! Jezusieńku! 81. minuta, ale no... emocji co nie miara. No, lewy próbował odebrać, ale nic z tego. Oj, niedobrze, niedobrze, będzie wrzucał. Albo odgrywał jednak. Odgrywają, jest wrzutka w pole karne. Ale nic z tego nie będzie, lewy. Lewy nie ma za bardzo z kim zagrać. Dobrze, dobre rozegranie do lewego, lewy. Lewy Dominika, ale no nie tak, za późno, troszeczkę za późno, panowie. To trzeba delikatnie szybciej, to trzeba przewidzieć ruch przeciwnika. Wow. Wow, ale drewno zagraliśmy. Oj, niedobrze, niedobrze, wślizg. Próbujcie odebrać im tą piłkę. Próbujcie, coś tu trzeba zrobić. No oni nie mogą sobie tak przechodzić, jak gdyby nigdy nic. Wrzut, strzał. Jezus Maria, szczęsny broni to.
Chciałbym mieć do kogo zagrać, ale nie za bardzo mam z kim. Wow, co tu lewy teraz zrobił? Dawaj lewy. No i nic z tego nie będzie. Dobrze, odegranie do Szymańskiego. Szymański w polu karnym. Nie ma za bardzo do kogo odegrać. Minik? Strzał, ale... O Jezu. Odbiła się ta piłka od bramkarza, no. Ja pierdykam. 2-1. 2-1, słuchajcie. No, mecz mega ciężki. Mecz mega ciężki, ale uważam, że naprawdę dobry. Uważam, że naprawdę dobry mecz. Zobaczmy jeszcze w statystyki, słuchajcie. 39-61. No to jak na fakt, że mieliśmy tak małe posiadanie piłki, to ilość oczekiwanych bramek prawie 4, a tu 3. No i tak na naszą korzyść w sumie. Dużo więcej podań ze strony Holendrów. No odbiory to tu nawet nieporównywalnie, to nie ma co gadać w ogóle. Przechwytów, rzuty rożne i tak dalej, nieważne. Celność strzałów u nas wyższa. Celność podań, wiadomo, że u nas niższa. Komputer podaje mimo wszystko skuteczniej. Skuteczność driblingów mniejsza niż w poprzednim meczu. I jeszcze sobie zobaczmy strzały, jak to tam wyszło. No troszeczkę bardziej oni skupione te strzały mieli. My to tak... Tak z dupy, można by powiedzieć, te strzały. No dosłownie z dupy. Widać, że mało środkiem pola gram tą polską. No ale tak najlepiej mi w sumie nią wychodzi. Natomiast słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału. Dziękuję wam, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!